Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Hearthstone 4 na modyfikacji Kaisera, gramy oczywiście naszym rosyjskim imperium, no i zobaczcie, czyż to nie wygląda pięknie, mamy ładnie, ładnie wschodnią granicę wyrównaną, nawet więcej chyba niż miała cesarsk... Ca... no, ja... fuj Boże, Japonia, niż Rosja sprzed pierwszą wojną światową, bo nie jestem pewien, czy dokładnie mieli tutaj te wyspy i na pewno nie miała Korei i tak wysoko Mandżuria, a może miała? Nie, Mandżuria chyba była wtedy chińska... Nie jestem pewien, nie jestem pewien. Ale na pewno nie miała Puppeta w formie Tajwanu, jej. Na wstępie przypominam o cenach. Serdeczny komentarz też się przyda. No i co? No i przystępujemy do rozgrywki. Musimy przetransportować nasze dywizje z powrotem na zachód sobie patatajają. No to jest cały czas problem z tą infrastrukturą. No ale już tutaj już więcej nie wyrobię. To jest dziesiątka. Ja bym pewnie musiał po drodze wszystko uzupełniać, żeby tu efektem końcowym była po prostu wyższa wydajność tego, no ale no to jest jednak no nie, chyba raczej nieefektywna praca. Jak idzie budowa? Bo ja dawno nie zaglądałem. Wow, my prawie wyrobiliśmy się z naszym planem milionoletnim. Stalin byłby z nas dumny. Ile mamy tak łącznie fabryk militarnych? 108. 105, Boże, 105. Ładnie, ładnie. Jestem dumny. Jestem dumny. Good job. Good job. No to co? No to, że tak powiem. Wow, 100% buścik. Oczywiście, że chcę 100% buścik. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy troszeczkę jednak pobudować floty. Flota mogłaby nam się przydać. Więc tam, gdzie możemy, to wybudujmy stocznię. To nam się może jednak troszeczkę przydać. Jakieś okręty podstawowe, chociaż jakieś tam lotniskowce, takie, siakie, owakie. Niech to się powoli buduje. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Może już z tego zrezygnujmy. Z tych rejonów. Tam niech na północy się pobuduje, tutaj fabryki się skończą, zaczną się budować infrastruktury w Korei, naprawiać i zaczniemy troszeczkę budować tej infrastruktury morskiej, jeżeli chodzi o stocznie. To może nam się przydać. Czy na pewno wszyscy podróżują, czy znów jakaś dywizja się zawiesiła? Podróżujecie? Tak, podróżujecie. Dobrze, dobrze, dobrze. Podróżujecie. Czy ja was mogę przenieść? Nie, dobra, wy możecie tutaj na razie stacjonować. Ostatnich ciekawych rzeczy wydarzyło się. Jezus, Wielka Brytania, co ty robisz? Czy ty tracisz Londyn? Czy ty chcesz upaść? Naprawdę? Oswald Mosley. Ciekawe. 50 dywizji, 92. Edward VIII. Okej. Okay. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną? No bo wydaliście sobie. Zero? Nie, on musiał być jakiś event, bo nie wierzę, żeby Wielka Brytania straciła całą flotę. Musiał być jakiś event, że flota i wszystkie marynarze i tak dalej przechodzą na stronę Kanady. No bo raczej mało prawdopodobne, żeby Europa, Boże, żeby Brytole stracili całą flotę. Dobra, zrobiliśmy cel narodowy, O, mogę interweniować w II wojnie światowej. Znaczy, ja na razie bym nie chciał tutaj nic robić. Na razie sobie zrobimy może coś do przemysłu zbrojeniowego, bo jeszcze najpierw chciałem się zająć tą Persją, bo mamy na razie na nich cel wojenny. Bo te wszystkie będą się robiły właśnie w 14 dni, a nie jestem gotowy, więc na razie nie chcę tego robić. Co my tutaj dostajemy? Bonus. To by się akurat przydało, ale to się robi 70 dni. Bazy powietrzne. O, do doktryny. To się zawsze przyda, poproszę. Jak najbardziej. Zawsze przydatny. Czy ty jesteś, chłopie, gotowy? Tak, ty jesteś gotowy. Ktoś tu jeszcze się przemieszcza. Jakieś dywizje jedą, czy nie? Nie, wy chyba już jesteście wszyscy gotowi, tak? Co z... Zawieszenie w Peresławiu, ale o co chodzi? Czekajcie. Chodzi o Ukrainę. Okej, chodzi o to, że oba nasze rządy, ukraiński oraz nasz moskiewski w Rosji, dąży do tego, żeby wyrwać Ukrainę spod jarzma Szkopów i żebyśmy połączyli nasze narody. Ale nie wiem, na czym to miałoby polegać. No możemy im zaproponować ten traktat. Dostajemy boosta do stosunków z Ukrainą, co mnie w ogóle fruwa i powiewa. Dostajemy minus do stosunków z Niemcami, co jeszcze bardziej mi fruwa i powiewa. Albo możemy powiedzieć, że Wielka Rosja jest wielka wystarczająco i tracimy siłę polityczną. No,
No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, o co chodzi z tym, nie mam pojęcia. Ja bym chętnie Ukrainę sobie zaanektował w całości. Nie wiem, czy nie zrobiłem teraz czegoś głupiego, no ale zobaczymy. No, troszeczkę bolało, że w tym evencie nie było dokładnie wytłumaczone, co jest, czy co daje mi co, ale no niech będzie. Czy wy wszyscy jesteście gotowi, czy tu znów jakiejś dywizji nie ma? Halo? O Boże, czy ja najpierw zrobiłem wam linię fronta, potem was wysłałem do Moskwy? Ja pierdziele. Naprawdę? No, pogratulować, no. Naprawdę? Ale tak serio? Naprawdę? Zrobiłem linię fronta, potem was wysłałem w jednym rozkazem wszystkich do Moskwy? Tak. Tak, naprawdę to zrobiłem. Ty nawet musisz wracać. Okej, brawo ja. No. Zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. O, desant południa, co tym razem się tutaj dropnęło? Tutaj się dropnęło co? Nowa Anglia, okej, okay, ciekawe. A socjaliści znowu odbili Rzym, znaczy Francuzi, bo socjaliści nie mają żadnych dywizji, ale ja jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę pod wielkim wrażeniem. No ale Austriacy raczej zrobią porządek. I odzyskają to, co Włosi odbili, czyli Treviso, tak? Istrię, Ruli i tak dalej. Wolne fabryki wojskowe, zawsze mnie to cieszy. Myślę, że możemy... Okej, dostajemy siłę polityczną. Myślę, że możemy wrzucić... No, artyleria, no, to nas boli. Ta artyleria nas na pewno boli. Myślę, że kolejna linia produkcyjna jak najbardziej będzie wystarczająca. Czy my czymś handlujemy na masową skalę? Tak, widzę, że masą rzeczy. Więc jakby co... Jakby nam zaczęło brakować surowców, zawsze możemy zmniejszyć to, co wysyłamy na eksport. W sumie... W sumie nie wiem, po co ja was wysłałem do tej Moskwy. Nie wiem, o co chodziło. Czy coś było nie tak? Miałem jakieś zaśmienie, że porobiłem wam linię frontę, potem was zbiorowy wysłałem do Moskwy, czy co? Już nie pamiętam. Okej, zrobiliśmy sobie broń, wyposażenie, super. Czy ja chcę robić tym zmechy? Czy ja chcę robić te zmechy logistyczne? No, to by się przydało. Do dywizji pancernych. 41. Uuu, mamy 41. Dawaj, czołgi ciężkie. Lecimy z czołgami ciężkimi. To już od razu wybrałem. 58. Zaraz nam dużo nowych technologii skoczy za 50 dni mniej więcej razem. Okej. Okay. No dobra, to jak jesteście na linii frontu, a nie jesteście, jeszcze wy się przemieszczacie. Jeszcze ktoś tutaj się przemieszcza? Nie, no wy jesteście więcej na miejscu. Dobra, nie ma co czekać. Halo, wojna! Wojna, declare war. Super. Siła mordo, jesteśmy na wojnie. Pewnie jakieś surowce wpadną. Najbardziej mnie interesuje guma. Czy masz gumę? Nie, ale masz znowu dużo ropy. No ropy aż tyle mi nie potrzeba. Aha, no... No fajnie, że wypowiadasz wojnę, ale przydałoby się włączyć rozkazy ataku. No to czasami może pomóc. Tak, niewykluczone. Raczej nie spodziewam się, żeby wróg miał dominację w powietrzu. No zero samolotów, to po prostu będziemy ich masakrować. Tak, jeszcze bez generała walczą, mamy problemy z zaopatrzeniem. Naprawdę są takie problemy z zaopatrzeniem? No sporo dywizji. No ale czy się opłaca budować infrastrukturę? Dobra, wrzuć! Wrzuć tą infrastrukturę. Tutaj też? Tutaj też w sumie. Wrzuć, bo będą potem... będą potem mówili, że nie dbam o swoje dywizje. Jeszcze możesz dorzucić tutaj po jednej. Niech się buduje. Chociaż nie wiem, czy wojna szybciej się nie skończy, ale niech próbują. Niech próbują. Może zdążą się wyrobić. Zobaczymy, co jest lepsze. Nasz przemysł czy nasze dywizje? Chociaż z tym może być ciężko, jeżeli chodzi o nasze dywizje. Okej, okay, zajebiście. Jak tam Europa? Co? W żadnych walk? Zatrzymali się? A może spisowali? To jest taki dziwny peace deal. O, 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 o. Nie, cały czas walczą. Okej. Okay. Macie cel wojenny na Iberię, ale już z nimi prowadzicie wojnę. Zaskakujące. Pakt o nieagresji, bla, 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 bla. Znaczy, jakbym teraz wypowiedział wojnę Niemcom, no to na pewno mógłbym sobie z łatwością zająć wschodnie ich tereny, ale bym tym samym wzmocnił trzecią międzynarodówkę i Francję, więc to też nie jest takie dobre, więc trzeba wyczuć moment, trzeba wyczuć moment. Wiesz, albo czekamy, aż Niemcy są już w ogóle w upadku. Finowie? Finowie wam pomagają? O nie! O nein! Nein! Nie może być! Naprawdę? Kiedy wy dołączyliście do państw centralnych? Brazylia z Argentyną White Peace i co?
Patrzcie. Czy to było wcześniej? Nie, no tego nie było. To się spotworzyło. A wy dalej walczycie z Chile? Też już nie walczycie. To była jakaś wojna z eventów. Okej, ciekawe. Chodzi o to, że Finlandia jest w państwach centralnych, jest w sojuszu z Niemcami. Jeżeli chcemy z nimi walczyć, to już będziemy musieli walczyć ze szkopami. I to co mówiłem, że albo wbijamy się w Niemców, kiedy są już naprawdę w upadku i bierzemy ile się da. A i wtedy już będzie nas czekała konfrontacja z Francuzami. Albo pozwalamy Niemcom się odbić. I kiedy to oni będą w natarciu, będą stroną silniejszą, to wtedy my atakujemy. Żeby ich troszeczkę zatrzymać, żeby znowu musieli się męczyć z Francuzami. Na razie jeszcze mamy zajęcie z tą Persją, więc nie ma sobie się o co martwić. Czy wy coś atakujecie? Aha, zaopatrzenie. O Boże. Halo, czemu nie atakujesz? Goddammit. No, jest problem z zaopatrzeniem, dlatego nie atakujemy. No, jak to mówią, happens. Po naprawie od razu. Po naprawie od razu będzie szybko, ale bardzo szybko budujemy. Zaraz powinni dostać boosta do zaopatrzenia, więc może coś... może coś... może jakieś szturmy przy... nastąpią. No ale jak są puste prowincje, to trzeba wykorzystywać. No spróbujcie to zaatakować. Aha, wy już to zaatakowaliście, oni się wycofują. No i dobrze. Tutaj odcięliśmy jedną dywizję, zawsze coś. Chyba armia... Armia Zachód zajmie Teheran. Ile wy macie jedności narodowej? 75, może być problem, pewnie gdzieś przeniosą stolicę. Zapewne. Zapewne tak się stanie. Grecja cały czas neutralna? Tak, Grecja cały czas neutralna. Okej. O, Niemcy zaczęli walczyć. Dominion of India? Ej, Indie walczą. No nie, czekajcie, to walczą te zententy. Myślałem, że te socjalistyczne dołączyły do wojny, ale są na razie neutralne. Szkoda, bo Francuzom by się przydała pomoc zawsze. Okej, Ottomani spisowali z Albanią. I zaanektowali ich? Tak, zaanektowali Albanię. No kto by się spodziewał, że Albania jednak miała jakieś szanse wygrać z Ottomanami. Ej! Co? What? Naprawdę? Wyzwoliłeś Egipt? O Boże! Ci Turcy to naprawdę tylko kebaby robić, nic innego, bo... Jeżeli chodzi o politykę, to... No nie. No nie, jeszcze im oddali jakieś Jordanię czy coś takiego. Okej, buścik do technologii. Tego nie mogę zrobić, bo... Aha, bo wybrałem sobie inną doktrynę. Przynajmniej będziemy mieli bonusy do planowania, no super. Nie. Jakby co, to nie polecam doktryny tej wielkiej bitwy, czy planu wielkiej bitwy, bo jest naprawdę, naprawdę słaba. Jak już, no to tak jak mówiłem, przewagi ogniowe, gdzie to jest? O, właśnie tutaj jesteśmy. Przewagi ogniowe, albo mobilna, bo tej wielkiej bitwy, nie wiem, ja tego nie czuję. Może to można, nie wiem, ja to widzę tylko u Japończyków. To jest jedyny plus, bo tu można dostać bonusy do tych desantów morskich, a tak w normalnych krajach. Gdyby nie to, że jesteśmy tak daleko, to bym chyba nawet ją zmienił. No, ale mam przetestowałem, mam nauczkę na przyszłość. Mordo, czemu ty nie puszujesz? Dobra, to zrobione. Co ja chciałem zrobić? Zmechy. Produkcja może 41 by się przydała jakaś produkcja na wyższy poziom. Nie, żebym coś oczekiwał od was. Okej, no i widzicie, zbudowaliśmy po jednej infrastrukturze. A nawet dwie już, bo widzę, że te się robią. I od razu zaopatrzenie płynie, natarcie płynie. Nawet stocznie zaraz zaczniemy jakieś produkować. Okej, ponaprawiaj to, co się niszczy na bieżąco. O, nowe czołgi, te 25. Od razu zrobisz BT-10. Trzeba zmienić produkcję na nowszą. Halo, produkcja. Okej, tak, poproszę. Wow, mamy dużo lekkich czołgów w garażu. Znaczy w zapasach. Boże, w garażu. What the fuck? W zapasach. Moglibyśmy jakieś lekkie dywizje porobić pancerne? Przy okazji doktrynka nam się zrobiła, to skorzystamy z naszego 50-procentowego boosta i będzie supply consumption minus 10%. Jej, zajebiście, naprawdę, naprawdę przydatne. To znaczy, no w tym tutaj akurat rejonie to jest przydatne, no ale teraz będziemy walczyć w Europie. No to jednak Europa to ma jakieś tam drogi, więc no nie wiem, może. Ja bym chciał jakieś dywizje pancerne zrobić. Czekajcie, co my tutaj mamy? To są te nasze śmieszne... Aha, no my już mamy taką lekką dywizję pancerną. Hmm.
Chciałem zrobić z tymi czołgami, może w ogóle zawiesić ich produkcję. Nie no, niech się modernizują. Mógłbym wystawić te dywizje. Czego wam brakuje? Ciężkie czołgi, artyleria, equipment, ciężarówki. No, czyli klasyka. Jak to Dimitri? O nie, Dimitri umiera! O nie, nasz car, piękny pierwszy car nowej Rosji, Wszechrusi umiera. Popatrzcie na tą piękną twarz. Ostatni raz ją widzicie. Nowym jest Paweł II. Nowym carem jest Paweł II. Trzecim carem będzie znajomy królikur. Ja wam to mówię. Tak będzie. Pokażcie nowego cara. O Boże. No nie. Przepraszam. Okej, co się dzieje? Ze śmiercią cara Dymitra, jego syn przejął władzę, ma tylko 12 lat, no wygląda na jakieś 6, ale spoko. Musimy wybrać regenta. Musimy wybrać regenta naszego cara. Tutaj dostajemy co? Konsumpcję fabryk cywilnych 5%, słabe. Denkina, czyli tego naszego przywódcę z początku chyba, tak? Dobrze pamiętam, że to był Denkin, ten, który reformował nam rząd, to był chyba on, tak? No, tutaj mamy busty fajne, tego pana weźmiemy. Chyba weźmiemy. Wrangela możemy wrzucić. Wrangel to jest ten, który odpowiada nam za doktrynę, tak? To jest ten pan za Wrangela, doktryna, tak. I on dowodzi nam jedną armią. Możemy go wrzucić. I dostaniemy co? Prawie to samo. Nie, myślę, że Denkina wrzucimy. Albo możemy wrzucić... ich razem? Nie, myślę, że możemy wrzucić Denkina. Tak, możemy wrzucić Denkina. On teraz jest właśnie przywódcą rządu, czyli premierem. Okej, ale ten car wygrał, okej? Nowy car, spoko. Zrobiliśmy deszyfrację, teraz zrobimy sobie szyfrację dwójeczkę. Ale fajnie, mamy już 5 slotów badawczych, chyba najwięcej jest 6 możliwych. Podstawowej wersji, a na modyfikacjach to nie wiem, może ile być najwięcej. Ale chyba już więcej nie ma jak dostać dla nas. Co? Jaki Dimitri powoł... Nie wiem, kto to był. Dobra, nie przeczytałem się. Przestraszyłem się, że znowu nam car umarł. Co ja mówiłem? Aha, chciałem zobaczyć, czy jeszcze możemy dostać jakiś slot badawczy. Czekajcie, drzewko tutaj. Tu możemy dostać bla bla bla, gdybyśmy poszli tą drogą. Tu dostaniemy rakiety, tu. Buścik tylko, to nas nie interesuje. O, jakbyśmy poszli... Co to za ścieżka? Bo tu by jeszcze mogliśmy dostać jeden slot badawczy. Ale nie, tak. Tak, jeszcze jeden slot badawczy... Nie, bo wyszłoby na to samo, bo tutaj też dostać. Dobra, to chyba najwięcej, co możemy mieć. Boże, czy ta Persja może skapitulować? Czy wy możecie zacząć... Aha, dobra, stój, bo się wykrwajesz, chłopie. No wiem, że nie macie zaopatrzenia, nie macie wyposażenia, tam artyleria, to wszystko leży, kwiczy, robi pod siebie, ale naprawdę, nasze fabryki pracują. Naprawdę, nasze fabryki... Ale ja jestem głupi, zacząłem budować stocznię, a przecież mamy przestarzałe okręty! Halo, 7 dni i robimy okręty nowe. Potrzebuję pancerników, przecież tu już powinienem być. Tu, robimy tego... krążownika wojennego, bo to jest akurat... akurat będzie o czasie, znaczy to jest najlepsze, ale zrobimy sobie to i od razu potem przeskoczymy na ten pancernik, żeby on się już zaczął produkować. Jakbyśmy teraz robili ten pancernik, no to musimy znów czekać, żeby to zrobić. Nową klasę, a to by było kosztem lotnisku. O Jezus, lotniskowców to w ogóle nie mamy i desanty trzeba zrobić. Tak, desanty zawsze desanty warto mieć zrobione. Na pewno się przydadzą. Boże, czy ten Teheran może upaść? Czy wy możecie zająć te... przeklętą prowincję, a nie tańczyć wokół niej jak coś cyganie nad rozlanym mlekiem. Chciałbym... tak, chciałbym nową klasę battlecruiserów. To się na pewno przyda. Bo my zaczęliśmy już budować stocznię. Tak, zaczęliśmy budować stocznię. No i co? No i jakby to powiedzieć, no więcej fabryk militarnych. No, to jest jedyne, co widzę, jeżeli chodzi o przyszłość Rosji.
już nie ma większego znaczenia, gdzie po prostu, żeby były nie w wielu prowincjach, żeby nie było wszystko w jednej prowincji. Jakbyśmy, nie daj Boże, coś zaczęli tracić. Ej, Niemcy się odbijają, naprawdę, ta Austria im pomaga. Boże, co tu się dzieje? Wielka Brytania upada, Francja się cofa, desanty w Hiszpanii, alleluja, Rzym się trzyma. Znowu Rzym został odbity, który to już raz. Ciekawe, czy ktoś policzy, ile razy Rzym przychodził z rąk do rąk. Przez pewien czas był nawet francuski, tych imperialistycznych Francuzów. Wy macie Napoleona IV. Napoleon. A wy macie króla? Tak, Bernadotte. To jest ta sama dynastia, co dzięki Napoleonowi się znalazła w Szwecji. Napoleon tam osadził swojego człowieka na tronie szwedzkim, żeby mógł liczyć na ich poparcie. A kiedy przyszło co do czego, to ten mu pokazał środkowy palec i... Ale dzięki temu utrzymał się przy władzy przez tyle lat. Znaczy, że jego dynastia mogła się utrzymać przy władzy, bo jakby pomógł Napoleonowi, pewnie by przegrali tak czy siak, ile ta Francja mogła walczyć z tymi koalicjami europejskimi, z całą Europą praktycznie. No w końcu musiała się nie wyrobić, no. Wow, aż taki problem z zaopatrzeniem? Boli. Okej, okay. Czy możemy wam jakoś pomóc, chłopcy? No moglibyśmy drogi budować. Ale tutaj nawet nie mogę, bo to jest jeszcze nie pod moją kontrolą tak właściwie. No ale tutaj, gdzie możemy, to możemy troszeczkę busnąć, może to coś pomoże. A może skapitulują do tego czasu. Ameryka wypowiedziała... Co? Czym ty jesteś? Centro Ameryka? Co to jest Centro Ameryka? Aż muszę zobaczyć. A, to jest co? Boże. Knąłem obok. Okej, okay. A wypowiedziała wam wojnę? Co wam wypowiedziało wojnę? Czym ty jesteś? Brytania skapitulowała! Socjaliści w Wielkiej Brytanii upadli! Kanada odzyska... Czy to jest Austria? Nie, Finlandia. O Jezus, ta Finlandia jakaś silna się zrobiła. Czy ja jej nie za mocno zbustowałem? 13 dywizji. Ja się wtedy bałem kilku dywizji, oddałem im ten Murmansk. O Jezus. Ale my to odzyskamy. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Pamiętajcie o ocenie, jakiś srogi komentarz też się przyda. I do zobaczyska. Cześć, trzymajcie się. Na razie.